Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będzie o gospodarce pasiecznej, o pracy przy pszczołach. Ruszymy troszeczkę inny temat, mianowicie technikum pszczelarskie w Pszczelej Woli, czyli szkołę, którą ja ukończyłem dziennie w 2017 roku. To było jeszcze wtedy 4-letnie technikum po gimnazjum, dziś jest to już 5-letnie technikum po 8 klasie szkoły podstawowej. Młodzieży, osób 7, 8 klasy, które szukają informacji na temat tej szkoły, nie ze strony szkoły, ale oczami właśnie ucznia, tak jak ja będę chciał to dzisiaj Wam przedstawić. Oraz dla rodziców młodzieży, która właśnie zdecydowała i poinformowała, że chciałaby iść do takiego technikum, a Wy nie do końca jesteście przekonani, też szukacie informacji, i chcecie jakby się upewnić, że ta szkoła jest na pewno odpowiednia dla waszego dziecka. Jako, że średnia oglądalność mojego kanału w 98% są to mężczyźni w wieku średnio 40 do 60 lat, to zakładam, że większość tych osób to są rodzice dzieci, które chciałyby iść do takiego technikum. Oczywiście, jeśli Wy chcecie iść do tego technikum, też nic straconego, bo w Pszczelej Woli bardzo dużą popularnością cieszą się kursy kwalifikacyjne na technik pszczelarz, czyli de facto to, co ja mam. Tam również bardzo dużo osób przyjeżdża, dorosłych właśnie na tego typu nauki. Nawet równolegle ze mną, gdy ja uczęszczałem do technikum, chodził mój przyjaciel, który nawet mieszkał ze mną wtedy, bo ja wynajmowałem stację obok Pszczelej Woli i też chodził na te kursy. I z tego co wiem, to wielu widzów moich, którzy do mnie dzwonią i rozmawiamy, to kończyło lub jest w trakcie nauki na tych właśnie kursach kwalifikacyjnych w Pszczelej Woli. I dzisiaj również o nich chciałbym opowiedzieć. Materiał pozwolę sobie podzielić na kilka części. Chciałbym zacząć od tego, jak natrafiłem na to technikum, skąd się w ogóle o tym dowiedziałem i dlaczego podjąłem decyzję, żeby pójść do tego technikum, bo w zasadzie no to jest decyzja 13-14-latka, czyli osoby de facto bardzo młodej, która już decyduje się jechać, jak w moim przypadku, kilkaset kilometrów, wyprowadzić się z domu, mieszkać w internacie i iść do szkoły, o której w zasadzie nic nie wie. To był mój przypadek. Dlatego chciałbym, żeby osoby, które już będą chciały iść do tej szkoły, co nieco wiedziały oczami ucznia, jak w tej szkole jest. Następnie opowiem o edukacji. Na przestrzeni 4 lat, jak wyglądała u mnie edukacja, i tutaj chodzi o strony pszczelarskiej i o kadrę, która nas uczyła, oraz od strony przedmiotów, ja to nazwę podstawowych, takich przygotowań do matury z matematyki, polskiego, języka, geografii. Bo wiele osób pewnie się zastanawia, czy idąc do technikum pszczelarskiego jesteśmy w stanie się przygotować dobrze i zdać maturę. I ja też będę dzisiaj o tym w materiale dużo mówił. Powiem też o praktykach, bo tutaj te praktyki w naszej szkole wyglądają nieco inaczej niż w typowych szkołach technicznych, gdyż my jesteśmy wysyłani do wielu krajów pojedynczo. W zasadzie jest to tak, że jest pszczelarz mający na przykład 500 rodzin i my jako pomocnik do tego pszczelarza w Niemczech, w Austrii, we Włoszech czy w innych krajach Unii Europejskiej przyjeżdżamy jako pomoc. Oczywiście na własne życzenie, to nie jest tak, że musimy, jesteśmy wypychani. Jak chcemy, to zostajemy w Pszczelej Woli, albo jak chcemy, to jedziemy do jakiegoś polskiego pszczelarza. Pełen luz. Co chcemy, co kto chce. Niemniej jednak większość młodzieży wybiera te zagraniczne praktyki i tutaj jest kwestia i finansowa, i kwestia uczenia języka, ale o tym wszystkim będę dzisiaj mówił. No dobrze, no to zaczniemy od tego, skąd się narodził ten pomysł w osobie, która, bo ja w zasadzie już w podstawówce wiedziałem, że jeszcze przede mną jest gimnazjum, ale ja już wiedziałem, że technikum pszczelarskie w Pszczelej Woli. Otóż no, mój tata zawsze zajmował się pszczołami, miał kilka dosłownie uli i tak hobbystycznie się zajmował. No i ja jako taki 10-latek, może nawet wcześniej, podpatrzyłem ten temat, no i zainteresowałem się. No i później już moment, nie wiem, 6 klasa, gimnazjum to już bardzo... Robiłem swoje ule, tu się zaczęły właśnie ule ze styroduru i wiele innych, miałem już swoje rodziny, pszczele i jakby wiedziałem, że idę do technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli.
bo tata mi powiedział o istnieniu tego technikum, ja później sobie wygooglowałem, zobaczyłem i jakby taka szybka decyzja to była. Dzisiaj w ogóle nie żałuję, tak już podsumowując w zasadzie, tak, ale to na koniec jeszcze o tym powiem. Więc wiedziałem, że pójdę do tego technikum. I w zasadzie jeśli składałem papiery rekrutacyjne, to wysłałem tylko tam, nigdzie indziej. Więc jakby byłem przekonany, że mnie przyjmą. Niemniej jeszcze utwierdzałem się, szukałem jakiejś osoby, która już tam kończyła. No i ja wtedy bardzo dużo byłem aktywny na forum Ambrozja, na którym to uczyłem się dużo pszczelarstwa, bo tam wiele osób mi bardzo pomogło. No i tam zrobiłem swój post i napisałem, czy ktoś jest taki. I odezwała się do mnie osoba, która właśnie skończyła to technikum. No i napisałem od razu wiadomość prywatną do tej osoby. Mówię, słuchaj, jak to tam było? No ona do mnie pisze, słuchaj, to były najlepsze 4 lata w moim życiu. No ja tak sobie myślę, no zmyśla chłopak, jak 4 najlepsze lata życia w szkole? No to może jest jakiś młody, ile ty masz lat? No 35. Mówię, a okej. No ale napisałem też, stworzyłem też własny post. Zrobiłem własny post i tam się odezwał chłopak, który jest w pierwszej klasie technikum. I mówi, że spoko, że super, że te praktyki zagraniczne, że to, że tamto. No to mówię, jakby przekonał mnie bardziej. No ale też znalazłem chłopaka równolegle w moim roczniku, który też chce iść do tego technikum. No i już się tam zakolegowaliśmy wcześniej w internecie i potem już jakby mieszkając w internacie, zapisując się do internatu, już podałem jego nazwisko, żeby z nim mieszkać. No i o tyle miałem łatwiej, że znałem jedną osobę w sieci w zasadzie, nigdy na żywo jej nie widząc. I to były moje początki. W taki sposób pojechałem do tego technikum. I pamiętam, że wtedy spakowałem się, bo to już się wrzesień zbliżał. Były podane godziny, w których mam się w tym internacie wstawić. Spakowaliśmy się, ja się spakowałem, rodzice ze mną pojechali. Pamiętam, że tak jedziemy i tak mama się pyta, a gdzie ty wiesz, gdzie ty jedziesz, nie? Bo ja jako taki młody chłopak, naprawdę bardzo młody, drobny wtedy, jadę do jakiegoś technikum, rodzice zostawili mnie, pojechali, a ja w zasadzie taki musiałem się szybko zakolegować z kimś, bo nie miałem z kim rozmawiać. No i to było bardzo trudne. Pierwszy tydzień, pamiętam, był bardzo trudny, bo to jest... No jedność, że ja nigdy poza domem nie mieszkałem. To pierwsza noc w internacie, tu niby koledzy, wszyscy są przerażeni tak samo. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie. Ale po pierwszym tygodniu już zaczęło się jakby robić jaśniej na niebie. Już pierwsze znajomości, poznaliśmy nauczycieli, którzy byli dla nas, jakby dla pierwszoklasistów, bardzo wyrozumiali. Poprowadzali nas po okolicznych miejscach, chodziliśmy nad rzekę i tak dalej, żebyśmy się zaznajomili. Ale też my mieszkaliśmy na piętrze z czwartoklasistami Technikum Pszczelarskiego. No i to też było takie różnica 3 lat w zasadzie. My zaczynamy, oni kończą. To też było takie troszeczkę, że może się coś nie, źle dziać. Niemniej jakby technikum się trzyma pszczelarskie razem. Nieważne jaki jest rocznik i zupełnie nie było źle. Oni nas wprowadzali w to wszystko, pomagali. Rozmawialiśmy bardzo dużo na tematy pszczelarskie. Tak samo jak pszczelarz z pszczelarzem się spotka i rozmawia na tematy pszczelarskie, to nie inaczej było właśnie w rocznikach pszczelarskich, gdzie czy pierwsza, czy druga, czy czwarta klasa to nie miało znaczenia, bo my bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat. No i takie były początki. Coraz łatwiej, po miesiącu już w zasadzie znaliśmy wszyscy, bo w tym internacie to tak około 200-300 osób gdzieś mieszka w szkole, może 2 razy więcej jest, tak 500, nie wiem, teraz strzelam, ale nie więcej niż 1000 osób, kilkudziesięciu nauczycieli, więc wszyscy się już znaliśmy, nauczyciele już nas kojarzyli, więc już to jakoś szło, już nie było tego strachu co w pierwszym tygodniu. Dojeżdżały jeszcze kolejne osoby z zagranicy i tak naprawdę już potem skompletowaliśmy tą swoją klasę. I w zasadzie oprócz tych przedmiotów takich ogólnych, polski, angielski, matematyka, były jeszcze przedmioty rolnicze i przedmioty pszczelarskie, bo to jest technikum rolnicze. My mamy po tym również kwalifikacje rolnicze, nie tylko technik pszczelarz, tylko też kwalifikacje rolnicze. Więc były też przedmioty o krowach, o produkcji rolniczej, roślinnej. No ale były też przedmioty i praktyki, na przykład z panem Tomaszem Kędziorą, bardzo, bardzo wybitnym pszczelarzem, który nam dużo dodał o właśnie wiedzy na temat gospodarki pasiecznej. Były też przedmioty z panem Mariuszem Hachułą, który również nie mniej niż pan Tomasz Kędziora podał nam tą swoją wiedzę bardzo cenną na temat gospodarki pasiecznej, pożytków pszczelich, z tego co pamiętam. No i mieliśmy też praktyki,
to były praktyki takie pszczelowolskie, czyli jak zaczynaliśmy szkołę we wrześniu, czyli jesień w pasiece, karmienie pszczół, przygotowanie, ułożenie do zimy, później kontrole zimowe tych rodzin, prace pasieczne, topienie wosku, robienie ramek i to wszystko, co było podczas zimy oraz wiosna, czyli już pierwsze przeglądy, a później już wszyscy się rozjechali na praktyki i może teraz zacząłbym troszeczkę o tych praktykach. Mniej więcej od połowy kwietnia do początku maja, do drugiego tygodnia maja, my już kończyliśmy naukę w technikum pszczelarskim, czyli dosyć wcześnie. Oczywiście musieliśmy nadrobić ten materiał za maj i za czerwiec i zaliczyć go u nauczycieli z przedmiotów angielski, polski, tych ogólnych, żeby móc jechać na te praktyki. I już wtedy wyjeżdżaliśmy na praktyki. I jest to o tyle rozsądne, że gdybyśmy kończyli normalnie pod koniec czerwca i pojechali w lipcu na praktyki, no to byśmy zobaczyli w zasadzie tylko przygotowanie pszczół do zimy. A cały sezon to przecież wiemy, że pod koniec kwietnia, maj i czerwiec to się najwięcej w pszczelarstwie dzieje. I wtedy fajnie, że mogliśmy nadrobić ten materiał do przodu i go tam zdać, czy jakim egzaminem potwierdzić, że przyswoiliśmy ten materiał i jechać na te praktyki. No i w moim przypadku to było tak, że 1 maja 2014 roku wyjechałem do Niemiec. Dostałem adres szefa, gdzie mam się stawić. No i tam ogarnąłem sobie transport, pojechałem takim busem prywatnym z adresu na adres. No i zawieźli mnie tam, wysadzili mnie na stacji benzynowej, pamiętam. I tutaj ten właściciel tego busa powiedziałem, żeby zadzwonił i powiedział temu szefowi, że ja, bo ja nie znałem niemieckiego wtedy, że ja będę na tej stacji w tym miejscu. No i on przyszedł, ten Niemiec, powiedział guten tag, ja guten tag. I tyle było naszej komunikatywnej rozmowy. Wsadził mnie do samochodu, zawiózł do siebie do domu. Jak się okazało, to jest właśnie gospodarstwo, które on prowadzi, 600 uli na Dadancie, z żoną i ja jestem jako pomoc, praktykant, pracuję codziennie z nim, mieszkam, jem z jego rodziną, po prostu jakby przyjęli mnie do siebie do domu. I oni mi płacą za to tygodniowo i oczywiście to są sprawdzone miejsca, bo to brzmi to strasznie, jako 14-latek, który sobie gdzieś tam jedzie. To są miejsca, no tam, gdzie ja byłem, to od 25 lat ten facet brał. Więc szkoła ma nad tym dużą kontrolę. Do Austrii to wiem, że sami zawożą i nauczyciel wychodzi, przedstawia, że to jest twój praktykant, to jest twój szef i że jakby jest cały czas kontrola i da się zrezygnować w każdym momencie. Mi nie chce, to jadę, wracam i w szalej woli kończę praktyki, ale mało kto wraca, bo to są jednak sprawdzone miejsca i nowe. To może się zdarzyć, że tam ktoś wraca, ale w tych sprawdzonych to raczej też starsze roczniki nam opowiadają, tak jak mi. Chłopak z rocznika wyżej powiedział, gdzie ja jadę, że on był rok wcześniej i co tam będzie, jak to będzie wszystko. No i te praktyki były, tak naprawdę te praktyki to są jedna wielka nauka pszczelarstwa, bo tam pracujemy w dużej pasiece z szefem i robimy wszystko to, co on i robimy wszystko przy nim. Ja tam cały maj, cały czerwiec i cały lipiec przesiedziałem w Niemczech. Raz, że podszyfrowałem język, który potem mogłem zdawać na maturze, bo nie umiałem nic, tylko guten tag. Pamiętam, jak pojechałem, aż mi wstyd było, bo on tam coś do mnie mówił, a ja tylko głową kiwałem. No ale później się nauczyłem i jakby tak gadaliśmy taki swój język najpierw techniczny, żeby móc pracować ze sobą, a później ja jakby zdobywałem nowe słówka i zaczęliśmy dialog i jakoś to szło. Później sobie i życzenia na święta składaliśmy i w przyszłym roku znów do niego pojechałem, bo tak mi się spodobało, do pana Waltera Obermullera z koło Stuttgartu, więc... Naprawdę to były dobry czas. W trzecim roku pojechałem do Włoch, bo chciałem coś nowego, coś innego, zobaczyć zupełnie inne praktyki i pojechałem do Włoch, do pasieki. Wtedy pojechałem z kolegą, bo tam się w parach jeździ. Pasieka 4000 uli, dużo Polaków pracuje, też świetne praktyki. Jeśli chodzi o praktyki, super. Wyciągnąłem wiele, zobaczyłem taką towarową w zasadzie produkcję miodu na większą skalę. I też wyciągnąłem bardzo dużo, no i też zarobiłem odpowiednie pieniądze. I tutaj, jeśli tak chodzi o te kwestie finansowe, to my, jako takie młode osoby, 14-15 lat, jedziemy na te praktyki. W zasadzie wszyscy od nas z klasy wyjeżdżali. No jak ktoś naprawdę nie chciał, to sobie zostawał w szczelej woli i tam kończył praktyki, bo tam też jest kilkaset uli, ponad stówkę na pewno. No i potem takie młode osoby wracają i mają swoje ciężko zarobione pieniądze. I nie dość, że ja tutaj mówię, wartością dodaną jest tak, że mam własne pieniądze, wymieniłem na złotówki to euro i było w zasadzie dosyć dobrze, jak na tamte czasy i jak na tamten wiek.
do tego nie język niemiecki, do tego takie usamodzielnienie się, bo jak ja pojechałem sam do Niemiec i wysiadłem na stacji benzynowej, chłopak mnie odebrał i chłop mnie odebrał, ten szef i to już potem jak wróciłem do Polski, to już light wszystko, nie? Tak szybko dojrzałem, o to mi chodzi, do meritum, tak? Bardzo szybko jakby, to jest super dla takiego młodego człowieka, że pojedzie szybko za granicę i już się potem nie boi. Ja później to już sobie gdzie chciałem, to jechałem i w ogóle się nie bałem, że coś się mi stanie, że coś... Jako młody człowiek mogłem mieć tego typu wątpliwości wcześniej. No i jak to jak mówię, język niemiecki, który później na maturze dużo osób od nas z klasy właśnie dzięki tym praktykom było w stanie sobie kontynuować naukę języka niemieckiego w szkole. I też jest język niemiecki fachowy w technikum pszczelarskim. To jest takie przygotowanie właśnie nas do tego, żebyśmy jeżdżąc na te praktyki zagraniczne już znali słówka jak dłuto, podkurzacz, ul, dadant i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo pomocne. I na maturze finalnie wszyscy zdali, którzy podchodzili, język niemiecki łącznie ze mną, więc potem mogłem kontynuować naukę na studiach wyższych. Było o technicznym, o praktycznym przygotowaniu, o wiedzy pszczelarskiej, a teraz chciałbym powiedzieć troszeczkę o przedmiotach ogólnych, o polskim, o matematyce, o rozszerzonej geografii w moim przypadku, czyli przedmiotach, które trzeba zdać w tym momencie obowiązkowo na maturze na minimum 30%, żeby ten egzamin dojrzałości mieć za sobą ze skutkiem pozytywnym. To ja powiem tak, u nas z klasy tylko dwie osoby nie zdały matury, z tych, co podchodziły, a podchodziło ponad 90% osób. Z tego, co wiem, to chłopaki z Kazachstanu nie podchodzili do matury i tam jakieś nieliczne osoby z Polski, które nie chciały w ogóle iść na studia, ani nic, nawet nie mieć matury. Natomiast te osoby, które podeszły do matury, no to w większości ponad 90% tych osób zdało tę maturę. Bo w tej szkole u nas w technikum pszczelarskim no jest składany nacisk na matematykę, bo polski przeważnie każdy zdaje, raczej to tam, no raczej się zdaje ten polski, ja wiem po sobie, że tam za wiele nie przeczytałem, a zdałem na 60 chyba. Matematyka jest takim czymś, nad czym trzeba się troszeczkę skupić, żeby tę zdać, bo tak nie wystrzela się tych 30%. No to u nas rzeczywiście pani Kępowicz, pan Mariusz Kępowicz, który jest dzisiaj dyrektorem, tak, małżeństwo, które uczy nas matematyki, no to kładą ten nacisk i rzeczywiście tam trzeba się było przyłożyć, żeby tę maturę zdać i byliśmy do tego mobilizowani. Jak ktoś chciał tam rozszerzoną się zadeklarował, to też był przygotowany specjalnie do rozszerzonej matury. Jak ktoś się zadeklarował, że nie zdaje matury, no to tam miało troszeczkę luzu, tu jakby ta osoba była inaczej traktowana. Niemniej no większość chciała zdawać tą maturę i zdawaliśmy, więc musieliśmy się uczyć tej matematyki. Język, tak jak mówię, no niemiecki, angielski, to też większość osób zna angielski, a niemiecki z tych praktyk to też, żeby zdać maturę, to zdało. Chciałbym też opowiedzieć na przykładzie mojej klasy, co dziś robią absolwenci. I jak to wygląda? My mieliśmy, ja pamiętam, chyba 6 dziewczyn w klasie i 20, no nie wiem teraz już, ale ponad 20 chłopaków. I wiem, że wszystkie dziewczyny poszły na studia wyższe i to były takie kierunki jak zootechnika, germanistyka, filozofia, kosmetologia, no to było SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, UMCS, tego typu studia. Natomiast chłopaki, to tylko chyba ja poszedłem na studia i mój kolega na agrobiznes poszedł. Bo większość chłopaków założyła swoje pasieki. I dzisiaj, i to w Polsce i za granicą, mam kolegę mojego przyjaciela, który pojechał do Anglii i tam założył swoją pasiekę. Mam kolegę, który wyjechał do Australii i tam pracuje przy pszczołach. No ale mam też wielu przyjaciół w Polsce, którzy już dzisiaj dochodzą do tysiąca rodzin. Ja nieco wybrałem inną ścieżkę, bo poszedłem w Lublinie na studia i tej pasieki tak nie rozwijałem. Niemniej w tym roku kończę studia i również planuję dołączyć do nich, żeby nie być, że tak powiem, gorszym i też rozwinąć tę pasiekę do takich struktur, jakie mają oni.
Więc tutaj jakby mogę powiedzieć, że wszyscy, którzy chcieli, to po tym technikum wyszli bardzo dobrze. Jak ktoś chce zdać maturę, znaczy to już nawet zdać, to zda, tylko z jakim wynikiem. No wiadomo, że jeśli ktoś chce iść na bardzo, bardzo specjalistyczne studia, nie wiem, lekarski kierunek czy prawniczy, no to wybierze uniwersytet, ten, liceum, bardzo dobre liceum o takim profilu. Natomiast po technikach mi się wydaje, że jak ktoś chce, to i biologię, i geografię, i chemię byłby w stanie w naszym technikum zdać na takim poziomie, że dalej jest ścieżka otwarta. Wśród absolwentów Technikum Pszczelarskiego jest również i profesor. Więc to nie jest jakieś tam zamknięcie drogi, bo jak ktoś chce, to się rzeczywiście nauczy, bo są do tego warunki. Nauczyciele mają kompetencje na tyle wysokie, że jak widzą zainteresowanie ucznia i jego chęć, to jak najbardziej pokierują nim i pozwolą mu zdobyć wiedzę na takim poziomie, żeby zdał dobrze maturę. Jeszcze nie wspomniałem, bo już chciałbym kończyć, że nauczyciele przedmiotów takich jak geografia, matematyka, czy Polski też nie, pszczoły nie są tym osobom obce. U nas na przykład pan od geografii miał swoją pasiekę, pan od matematyki, dzisiaj dyrektor również ma swoją pasiekę. I to są kilkudziesięciopniowe pasieki. Te osoby jakby znają gospodarkę pasieczną, wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Mimo tego, że ktoś uczy matematyki, to i tak wie o co chodzi przy pszczołach. Zna to wszystko, więc to jest świetne, bo można sobie też w wolnych chwilach i na ten temat porozmawiać. No ale i to jest takie cała ta wisienka na torcie tej szkoły, że nawet nauczyciele takich zawodów, takich przedmiotów też mają i znają pszczoły i te pszczoły są dla nich bliskie. Więc już dzisiaj kończąc, chciałbym powiedzieć, że polecam tę szkołę, naprawdę polecam. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to kierujcie je w komentarzach lub dodajcie mnie na Facebooku do znajomych i również do mnie piszcie. Albo piszcie bezpośrednio na adres mailowy ścigiennytomasz@gmail.com i tam również na te maile odpisuję w wolnej chwili. Niemniej zazwyczaj to kilka dni maksymalnie i moja odpowiedź się pojawia. Chciałbym wrzucić troszeczkę zdjęć z tych 4 lat, jakie spędziłem w Technikum Pszczelarskim z moimi kolegami, koleżankami. Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy nie będą mi za złe, bo wybierałem takie najlepsze zdjęcia, takie, żeby można było je tutaj wrzucić na Facebooka, na YouTube'a, przepraszam, bezproblemowo, bez żadnych problemów z tego tytułu. Bo traktuję ten kanał troszeczkę jako pamiętnik, że tutaj to nie zginie, a kiedyś do tego wrócę i fajnie też, żeby na sam koniec już jakby po tych wszystkich moich opowieściach troszeczkę pokazać, jak to wyglądało stricte od strony ucznia. Byliśmy też, nie wspomniałem o tym wcześniej, jeszcze na koniec chcę dodać u pana Nowaka w Kamiannej na 10 dni. Mieliśmy taki opłacony wyjazd jako pierwszoklasiści naszą klasą. To był taki wyjazd po pierwszych praktykach integracyjny, uczyliśmy się inseminacji. Mieliśmy wszystko opłacone wtedy, pamiętam i hotel, i jedzenie, i zwiedzaliśmy z panem Stępniem, również wybitnym nauczycielem produkcji rolniczej, którego to praktyki i obcinanie sadu i te wszystkie rzeczy, które do dzisiaj używam, są dla mnie bardzo, bardzo wartościowe. Byliśmy tam i również też spędziliśmy miło czas w takim koleżeńskim gronie, paląc ognisko, smażąc kiełbaskę, integrując się, mieszkając. Więc naprawdę mogę polecić tę szkołę, bo jest w tym coś wyjątkowego, nawet jak się przejeżdża gdzieś tam obok, bo studiuję w Lublinie jeszcze. Więc jak przejeżdżam przez Pszczelą Wolę, no to jest coś takiego, że fajnie się tam wraca i staram się co rok wracać na konferencję międzynarodową pszczelarską, która jest w ferii organizowana w zimę oraz co 5 lat zjazd absolwentów, więc jeśli jesteś absolwentem tego technikum, to pamiętaj, że pierwszy weekend października roku 05 zawsze jest zjazd absolwentów. Teraz nie było przez pandemię, ale w 2025 mi się wydaje, że wszyscy się zjadą, bo to będzie 10 lat, jak nie było zjazdu absolwentów. I ja tam będę na pewno, już swoją obecność się deklaruję i wszystkich, którzy skończyli to technikum, zapraszam, a wszystkich, którzy nie skończyli, a chcieliby być na tym zjeździe absolwentów, zapraszam do skończenia, bo zdążycie. Kursy kwalifikacyjne trwają 2 lata, więc do 2025 roku zdążycie. Dobrze, w dzisiejszym odcinku naprawdę już tyle. Cześć!